W mieszkaniu było wtedy czterech mężczyzn. Jeden z nich nie wychodzi stamtąd żywy. Mieszkanie jest zalane krwią. Krew jest w całym pokoju. W sierpniu 2016 roku w Londynie, w mieszkaniu zajmowanym przez polskich emigrantów, doszło do brutalnego morderstwa. Prokuraturze nie udało się ustalić motywu tej zbrodni. Brytyjski sąd po poszlakowym procesie skazał dwóch Polaków na kary dożywotniego więzienia. Ale czy słusznie? Tak, chyba nas pobałem, chyba nas się tak wychowałem. Widziałem w kryminale, ale ja tak nie potrafił iść na policję i sprzedać, chyba nas nie potrafił. Nie można kogoś skazać za jego kryminalną przeszłość. Dlaczego angielscy prawnicy walczą o wolność dwóch Polaków z kryminalną przeszłością? Czy doszło do tragicznej w skutkach pomyłki angielskiego wymiaru sprawiedliwości? Jestem przekonana, że ten wyrok jest niesłuszny. On jest wolny, a ja siedzę w więzieniu za niego. To jest niesprawiedliwość, proszę pana. Ta historia zaczyna się w podrzeszowskich Robczycach, niewielkim mieście na Podkarpaciu. To stąd w poszukiwaniu pracy wyjeżdża do Anglii 25-letni Grzegorz Pietrycki. Wcześniej uczył się w zawodówce, ale rzucił naukę. Do Anglii jedzie razem z Marcinem, przyjacielem ze szkoły. Grzegorz i Marcin wynajęli pokój w dzielnicy Wood Green przy Maryland Road 10. Pracowali w budowlance. Kilka miesięcy po przyjeździe poznają na ulicy Patryka Pacheckę. Ten 31-letni gdańszczanin wyjechał z Polski, bo miał kłopoty z prawem. Nie był grzecznym chłopcem. Wychowywała go matka chrzestna. On był czpiowaty, taki lekkoduch, taki. No nie daj Boże, by coś się gdzieś stało, coś mu nie można było powiedzieć źle o kimś, bo on od razu by poszedł i tak jak on to mówił, by utłukł, by zabił, by wszystko. No taki był, taki. No. Kilka dni po tym spotkaniu Marcin, Grzegorz i Patryk zostali współlokatorami. Był początek sierpnia 2016 roku. Kolejną ważną postacią w tej historii jest Grzegorz Szal. To przyjaciel Patryka Pachecki jeszcze z czasów Gdańska. Łączyła ich kryminalna przeszłość i problemy z policją. Szal był częstym gościem w domu przy Maryland Road 10. Wraz z dziewczyną mieszkał ulicę dalej. Najpierw ja przyjechałam, później on przyjechał. W Polsce co robiliście? Ja pracowałam na kuchni przez kilkanaście lat. A Grzegorz? A Grzegorz, no to zazwyczaj siedział. No jak ja go poznałam, to wyszedł, no i pracował. Na dwa dni przed zabójstwem Pietryckiego w mieszkaniu przy Maryland pojawił się nowy współlokator. 30-letni Grzegorz G. Wprowadził się tymczasowo, bo nie miał mieszkania. Właśnie rzuciła go dziewczyna. Tak zaczęła się znajomość, która zaważyła na losach całej czwórki. Poniedziałek, 23 sierpnia 2016 roku, był bardzo ciepłym dniem w Londynie. Grzegorz Szal po południu spotkał się z Grzegorzem G. W sumie pierwszy raz Grzesiek po mnie nie przyszedł do pracy, bo zawsze po mnie przychodził wieczorami, bo napisał właśnie mi SMS-a, że rozmawia z że on mu się zwierza, że ma problem i tak dalej. Ja mówię, spoko, ja miałam blisko. Wróciłam, oni siedzieli, na ogrodzie pili. Dobrze, co on teraz zrobi i tak dalej. Ja mówię, facet, ja cię tutaj nie mam gdzie położyć. Mówię, musisz iść. A on, dobra, Grzegorz, to ja proszę cię, weź mnie odprowadź tam na Maryland Road. Ja mówię, no dobra, mówię. Na nagraniu widać, jak Szal i Grzegorz G. o godzinie 4:12 nad ranem zbliżają się do mieszkania przy Maryland Road. Z domu Szala to zaledwie kilka minut spaceru. Pierwszy z nich pojawia się w mieszkaniu około godziny 4 nad ranem. Wchodzi przez okno. W lecie mieszkańcy domu spali z oknami otwartymi na oścież. Dlatego czasem używali ich jako drzwi.
pokoju byli wtedy Pietrycki i Pachecka. Ten pierwszy spał. Pachecka zeznał, że on sam w tym czasie siedział przed komputerem. Nie mógł spać z powodu upału. Godzinę później miał wstać do pracy. Grzegorz G. wszedł do pokoju przez okno, a Szal został na zewnątrz. Od tego momentu relacje uczestników tego spotkania zaczynają się różnić. To ważne dla tej historii, ponieważ każdy z nich twierdzi, że tylko on mówi prawdę, a reszta kłamie. Na samym początku w ogóle Pachecki wyszedł, powiedział: Grzegorz, poczekaj, bo ja idę zaraz do sklepu po papierosy. Wezmę tylko pieniądze z domu. Ja czekałem tam na dworze na Pacheckiego. On po chwili wyszedł i mówi: Grzegorz, chodź mi pomóż. Mówi: uspokoić tego idioty, bo zaczyna się kłócić z Pietryckim. Więc ja weszłem do tego domu, stanąłem w progu drzwiach do tego pokoju. Ja mówię: facet, jesteś najebany, jesteś naćpany, uspokój się, zamknął mordę, się w ogóle nic nie odzywał. Patrzą się na Pietryckiego. W takim czasie poprosił mnie, żebym obudził mojego współlokatora, bo też chciałbym z nim porozmawiać, jak u pana. Jak ja wiedział, że przyszedł w takiej intencji, jaki przyszedł, ja bym nie wyszedł z tego pokoju nigdy w życiu. Ja bym nie pozwolił dla mnie tego pana. Atak nastąpił 10 sekund po mojej, czy 5 sekund po mojej wejściu z pokoju, proszę pana. Czy Pachecka mógł widzieć, co tam się stało? Moim zdaniem mógł to widzieć, nie musiał brać udziału, ale mógł to widzieć. Na pewno był w tym pokoju. Ja, proszę pana, tego nie widziałem. Jak ja bym był w tym pokoju, proszę pana, i ja bym nie zareagował, to czułbym się winny. Proszę pana, jak ja widział, że on ma nóż, ja bym mu na to nie pozwolił. Ja bym obudził Pietryckiego i do niczego by nie doszło. Doszłoby jakieś szarpaniny i by było po wszystkim. No i co się potem stało? Wyszedłem i za chwilę Pachecka wybiegł, mówi, i tyle, zrywa się potem i zatrasza mnie z nożami. I tyle. I ja zacząłem uciekać do domu. Wróciłem się do tego pokoju, no i zobaczyłem miejsce rzeźni. Zobaczyłem dwie osoby, zobaczyłem Grzegorza Pietryckiego, który nie żyje, po prostu, i Grzegorza, który go trzymał. No trzymali się oburą, wie pan, wychodzi, no tak jak zapaśnik. Stali, cały pokój był we krwi. Pietryckiego leciało, proszę pana, jak z rynny. Jedyne, co było mnie wstać, to po prostu krzyczałem: weź go, zostaw debilu, no i wybiegłem z tego domu. Same pobiegły nogi, proszę pana. Nie widziałem nigdy w życiu wcześniej takiego czegoś, nie chcę takiego czegoś w życiu. Więc jeżeli widzisz, po prostu. Pewnym jest jedno. I Szal, i Pachecka twierdzą, że żaden z nich nie widział ataku nożem na Pietryckiego. Obudziłam się, jak wleciał zdziejany. Ja mówię: co się stało? On był zdziejany, sam nie wiedział, co się dzieje. Że on sam nie wie, co się stało. Że tamten coś szalał. I tak się skończył. Niecałe pół minuty po tym, gdy Pachecka i Szal uciekają z domu, kamera rejestruje biegnącego w przeciwnym kierunku Grzegorza Pietryckiego. Jest tylko w szortach i w koszulce. Biegnie boso. Chwilę potem, zdaniem policji, idzie za nim Grzegorz G. Można dostrzec, że prawdopodobnie trzyma w prawej dłoni jakiś przedmiot. Czy był to nóż? Nie wiadomo. To jedyne nagranie obu mężczyzn tej nocy. Krew znaleziono pod zaparkowanym obok samochodem. Wygląda to, jakby ktoś się tam schował. Potem musiał przejść ulicę dalej. Wiemy to ze śladów krwi, jakie zostawił. Pytaniem pozostaje, czy zabójca zadał tam kolejne ciosy. Police, what's the emergency? Literally, somebody was banging on our door. We thought we were being attacked, and then finally I've opened the door, and there's a man covered in blood. Is his face covered in blood, sir, or just his body? He's just covered in blood. Covered in blood all over? It's everywhere, yeah. Do you know what he's wearing, sir, or not? He's wearing shorts, no top, no shoes. No shoes? Anything, just the shorts. Are you able to speak to him through the window or anything? I don't know. Can you ask him, sir? I don't think he's breathing. I really don't think he's... Is he unconscious? I think he's dead. Unconscious and believed dead? He's on my door, so there's blood everywhere. Okay. I'm going to shut the door. The sun is a bit frightened. No, I understand. So there might be somebody around. I understand.